raise your fist. Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii High Skill. Z tej strony Master. Tym razem zobaczymy sobie naprawdę bardzo ładną bitwę na czołgu E25 w wykonaniu Saurona 100 na mapie Sand River w trybie standardowym. Ogólnie bardzo przepraszam za to, że miałem taką długą przerwę, nic nie nagrywałem, ale to dlatego, że najpierw byłem chory, a potem miałem dosyć sporo obowiązków, dlatego nie bardzo miałem czas, żeby nagrywać, no ale mam nadzieję, że uda mi się teraz wrócić do regularnego wrzucania filmików. No co do samej bitwy, to widzimy tutaj 42% szans na zwycięstwo, czyli Sauron będzie musiał się postarać, żeby wygrać tę bitwę. Sam czołg E25, a raczej niszczyciel czołgów, niemiecki niszczyciel czołgów 7 tieru premium. Jest to bardzo fajny niszczyciel czołgów, jednak na pewno dla bardziej zaawansowanych graczy nie polecam go początkującym, bo potrzeba umiejętności, żeby umieć wykorzystać jego wszystkie zalety. To już pierwszy strzał, 2,5 sekundy następny. Kolejny, jak widzicie, jedna z wielu zalet tego czołgu, czyli bardzo szybki czas przeładowania, te 2,5 sekundy, jak tutaj widzicie, Sauron właściwie ostrzeliwuje cały czas, co chwilę Tygrys dostaje. Naprawdę bardzo fajna rzecz na tym czołgu. Ogólnie penetracja nie jest największa, ani damage na strzał również nie jest jakiś zachwycający, bo jest to działo ze Stuga, a Stug oczywiście 5 tier, tutaj jest 7, no ale E25 losuje maksymalnie na 8, więc to jest takaś tam rekompensata, chociaż czasami jest ciężko, no bo penetracja to 150 mm, więc z niektórymi 8 jest problem, nawet 7 czasami, niektóre są bardzo trudne do spenetrowania. Tutaj widzimy, jedzie sobie Churchill radośnie, zbiera wszystkie pociski, tutaj jeszcze blow up, bardzo ładny strzał. Teraz biedny KV-1S zostanie ostrzelany, no właściwie Sauron nie da mu praktycznie szans na przeżycie, zanim gościu się w ogóle zorientuje. Co się stanie, prawdopodobnie zginie. Ja tą bitwę widzę pierwszy raz. Mam nadzieję, że uda mi się ją ciekawie skomentować. Tutaj już widzimy 2300 obrażeń. No właśnie Sauron się tym pochwalił. Co do samego właśnie E25, to jego jedną z zalet oprócz szybkiego czasu przeładowania, czyli 2,5 sekundy, to oczywiście niesamowity kamuflaż. Tym czołgiem powinniśmy trzymać się z daleka, ponieważ no nie ma on zbyt dużego pancerza. Jest on dosyć mały, więc bonus do camo jest spory. Ogólnie z tego, co się orientuję, on ma najlepsze camo, na pewno ze wszystkich TDK-ów. Najlepszy kamuflaż. Tutaj zaraz może KV-1S dostanie. Widzimy i bang za 139. I bum, nie ma gościa. No i jak widzimy tutaj, pięciu przeciwników zmierza w kierunku bazy. Sauron postanowił ich tutaj trochę zmniejszyć, ich ilość HP. No i nagle fałeczka tutaj zdziwiona, że dostaje od kogoś. Nie wie chyba, co się dzieje. Sauronowi jeszcze się ani razu nie zapaliła żarówka. Zobaczcie, 336 metrów, czyli dystans może nie jakiś wielki. Kolejna zaleta tego czołgu to oczywiście celność. Jak widzicie, Sauron praktycznie trafia każdy cel. Nie przycelowuje czasami, nie zdąży nawet przycelować, macha tym działem na wszystkie strony, a i tak większość pociwsków trafia, a to dlatego, że ten czołg ma naprawdę niesamowitą celność. Celność 0,3 to jest naprawdę bardzo dobra celność. Tutaj tylko przypomnę, że im mniejsza ta cyferka, czyli na przykład 0,35, to gorsza celność niż 0,3, a 0,29, o ile nie pamiętam, czy jest w ogóle taka celność w bocie, byłaby lepsza niż 0,3. No, 3653 damage'u, naprawdę bardzo sporo jak na czołg, który wali po 135. Trzeba pamiętać, że to jest działo ze Stuga. Tutaj Hellcatik. Niestety pierwszy strzał nie trafił, ale drugi już oczywiście. Czas skupiania 1,5 sekundy. To jest kolejna wielka zaleta. No co do wad tego czołgu, to na pewno słaby pancerz. No tego pancerza jedynie 50 z przodu, 30 z boku oraz z tyłu. No ale nie potrzebujemy tego pancerza. Staniemy gdzieś daleko w krzaczku i właściwie nikt nam nic nie zrobi, bo jeśli nikt nas nie zaspotuje, to możemy sobie bezkarnie ostrzeliwać przeciwników. Ale mimo wielu zalet tego czołgu, nadal trzeba pamiętać, że nie każdy sobie na tym czołgu poradzi. Jak widzimy, Sauron wystrzał całą amunicję. No przy takim czasie przeładowania to może się rzeczywiście ona skończyć. Zwłaszcza, że Sauron tutaj właściwie bez przerwy strzela. No tutaj Sauron cieszy się ze swojego damage'u. Ja tu przyspieszę, bo
bo Hellcata raczej nie pojedzie, a do reszty przeciwników ma jeszcze sporą drogę. No, bo w moim przekonaniu bitwa naprawdę bardzo ładna, mam nadzieję, że wam się też będzie podobać. Tutaj KV-trójeczka dostaje. KV-trójka to jest taki czołg, który naprawdę potrafi sporo dingować z E-25. Tutaj strzały w X, bo ta dolna płyta KV-trójki przyjmuje sporo, więc grając z tym czołgiem musicie pamiętać o strzelaniu w X-poty. No, czasami nie ma szans w niektóre czołgi strzelać tak na po prostu strzelając na pałę przebić, ponieważ ten czołg posiada naprawdę bardzo malutką penetrację. No, to jest jedynie 150 mm. Ale ma sporo innych zalet, jednak należy pamiętać, to nie jest czołg dla początkujących graczy. Jeśli jesteście początkujący i chcecie mieć niszczyciela 7 tieru, to każdy tylko nie E25. Macie tam dosyć spory w sumie wybór, bo możecie kupić SU-122-44, którego gorąco polecam, bo jest to naprawdę bardzo dobry czołg. Na pewno lepszy wybór dla początkujących graczy niż E25. Jest jeszcze AT-15A, niestety tego niszczyciela czołgów nie mam. Nie rozwijam brytyjskiej linii niszczycieli czołgów, więc nie był mi nigdy potrzebny. Może go kiedyś zakupię, jeszcze nie wiem. Ale no, z tego co się orientuję, to też na pewno lepszy wybór niż E25. Ponieważ E25 wymaga, nazwijmy to tak, skilla. No ale mam nadzieję, że po pewnym czasie nabierzecie właśnie umiejętności. Część z was, część, która te umiejętności ma, może spokojnie zakupić ten czołg. Ja oczywiście nie mogę wam zabronić kupowania E25, jednak no musicie się liczyć z tym, że może wam się nie spodobać. Bo na tym czołgu trzeba cały czas być uważny, nie można wyjechać na pałę, bo ten czołg nie wybacza błędów. Jedna zło zagranie i już was nie ma. Dobra, jeszcze pokażę tutaj dokładniejszy wynik bitwy. No i tu jeszcze widzimy, że nasz bohater zdobył sporo takich prestiżowych medali. Tutaj widzimy Tank Sniper, czyli medal przyznawany za oddanie minimum 8 strzałów, które z czego 85% jest celnych, 80% zadało damage. No i tutaj musi być minimum 1000 obrażeń, 6 fragów. Trzeba zrobić minimum, żeby zdobyć Top Guna. High Caliber to jest taki chyba najważniejszy z tych wszystkich medali. To jest medal, który jest przyznawany za zadanie łącznie 20% za zadanie obrażeń, które jest równe minimum 20% z łącznego HP z drużyny przeciwnej. Mam nadzieję, że to rozumiecie. Zawsze możecie sobie przeczytać opis tego medalu. Tutaj oczywiście As Pancerny za zrobienie lepszej ilości expa niż 99% graczy w ostatnim tygodniu. Czyli jesteście tym 1%, który zrobił najlepszy exp w danym tygodniu. Ale to nie jest tak, że na przykład tydzień zaczyna się w poniedziałek i wy we wtorek zrobicie ten exp, że to jest tak, że co tydzień się resetuje, że na przykład w poniedziałek się resetuje, wszystko jest od nowa. Nie, to jest ostatnie 7 dni. Czyli na przykład od piątku do zeszłego piątku, od czwartku do zeszłego czwartku. To nie jest tak, że się resetuje na przykład w niedzielę albo w poniedziałek. No, nasz bohater nie miał tutaj konta premium, więc trochę mniej kasy zarobił niż gdyby miał konto premium. 80 tysięcy bez zy byłoby 124 tysiące, czyli naprawdę bardzo sporo. Przypominam, że to jest 7 tier, premtank 7 tieru. Premtanki 7 tieru nie zarabiają dużo, jednak E25 to jest właśnie taki fajny niszczyciel, który jak na 7 tier zarabia naprawdę sporo. 1825 expa, 2700 z premką, naprawdę bardzo ładny exp. Tutaj widzimy bazowego właśnie 1800, 5409 obrażeń, aż 57 z oddanych strzałów, z czego aż 49 było celnych. Czyli tylko 8 strzałów nie trafiło. A przypominam, że tu było sporo właśnie strzałów, było oddanych z dużego dystansu, co tutaj właśnie ten medal, na co dowodem jest ten medal, o, zabrakło mi słowa. No, bardzo, naprawdę bardzo ładna bitwa. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że bitwa się podobała. Jeśli tak, to oczywiście możecie dać mi łapkę w górę, zasubskrybować ten kanał. No i zapraszam właśnie do subskrypcji, bo tu będzie pojawiać się naprawdę sporo dobrych bitew. Takich jak ta lub znacznie lepszych. Ogólnie ja miałem teraz dosyć długą przerwę, za co przepraszam, no ale nie dało się szybciej nagrać tych filmików. Ja mam nadzieję, że uda mi się wrócić do regularnego nagrywania. No i co? Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!